Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Kawa. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Kawa, czyli projekt z branży bardzo ostatnio popularnej DeFi, zdecentralizowane finanse. Projekt ten chce się wyróżnić trochę od głównego konkurenta w tej branży, czyli projektu MakerDAO. Przede wszystkim tym, że MakerDAO używa jako zabezpieczenia na chwilę obecną jedynie Ethereum, czyli tokenów ETH. Natomiast tutaj DeFi ma na celu użyć również Bitcoina, Atoma, XRP czy też tokenów BNB. Także zobaczmy, co w tym projekcie dzieje się ciekawego i jak to się prezentuje. Jeśli chodzi o Coin Paprika i zakładkę Code Progress, to tutaj niestety podejrzewam, że nie jest podpięte żadne repozytorium do tego widgetu, dlatego też nie mamy za bardzo wyników i wykresu odnośnie tego, co w tym projekcie się dzieje. Przechodząc natomiast do GitHuba, do głównej strony organizacji, widzimy tutaj, że organizacja ta na GitHubie jest zweryfikowana. Oznacza to, że właścicielem domeny kawa.io jest ta sama organizacja, co właśnie tej witryny na GitHubie. Mamy tutaj łącznie 26 repozytoriów, z czego 3 są tutaj przypięte, 3 są uznane za najbardziej znaczące i pokrótce im się przyjrzymy. Główne repozytorium Kawa, napisane w języku Go. Tutaj oczywiście dobry wybór, wydajne środowisko pochodzące od Google'a. Język do tworzenia właśnie tego typu aplikacji. Jeśli chodzi o wydania release, to tutaj widzimy, że w październiku 2019 roku była wydana wersja 0.3 mainnet tego projektu. Co ciekawe, tutaj parę dni później również została wydana kolejna wersja 0.31, wynikająca z tego, że projekt Kawa bazuje na projekcie Tendermint, pochodzący właśnie z projektu Cosmos. Tendermint jest takim projektem umożliwiającym implementację algorytmu uzyskiwania konsensusu BFT, czyli Byzantine Fault Tolerant, oparty właśnie o metodę Proof of Stake. Także tutaj widzimy, że projekt ten jest zależny od projektu Cosmos i na tej sieci właśnie jest zbudowany, co oczywiście implikuje ze sobą takie sytuacje, które będą i powinny być pilnowane przez zespół, jak właśnie update odnośnie tutaj chociażby kwestii związanych z bezpieczeństwem. Kolejna sprawa, przejrzyjmy sobie branche, czyli inne gałęzie kodu. Przypominam, że zwracam uwagę tylko na aktywne branche. Branche oznaczone jako stale są to branche, które są nieużywane przynajmniej przez ostatnie 3 miesiące. Jeśli chodzi o pracę na poszczególnych branchach, to widzimy, że tutaj są one z wyprzedzeniem do głównego brancha, do brancha master. Także myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że tutaj zespół pracuje nad tym projektem na różnych branchach i pewnie będą one później merdżowane, czyli dołączane do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o issues, to mamy ich tutaj na tę chwilę niewiele. Jednego mamy buga, czyli dosyć istotny błąd, który powinien być usprawniony. Nawet proszę zwrócić uwagę na to, że zespół używa labelowania, czyli poprawia to czytelność projektu dla osób właśnie zainteresowanych tym, co w tym projekcie się dzieje. Pull requesty, obecnie mamy 3 otwarte, ponad 250 zamkniętych. Jeśli chodzi o tak młody projekt jak projekt Kawa, myślę, że jest to dosyć odpowiednia ilość. Nie mamy co prawda tutaj milestone'ów, nie mamy projektów, także ciężko będzie weryfikować pracę tego zespołu nad projektem. Dodatkowo nie ułatwia tego fakt, że roadmap jest podobnie zresztą jak cały white paper, który tak naprawdę nie jest white paperem według mojej opinii, tylko jest taką prezentacją pokazującą, co tak naprawdę projekt chce osiągnąć. Także na tę chwilę tutaj z tego roadmapu po pierwsze nie widzimy żadnej relacji z tym, co się dzieje na GitHubie, po drugie
roadmap ten jest na tyle ubogi, że ciężko tak naprawdę nazwać to profesjonalnym roadmapem. Jeśli chodzi o security, to tutaj również projekt nie ma programu bug bounty, co uważam za duży minus całego rozwiązania. Z tego względu, że projekt z branży DeFi, odpowiadający za pożyczki, za zdecentralizowane pożyczki, powinien posiadać taki program i powinien bardziej skupić się na bezpieczeństwie, ponieważ będzie on w jakimś stopniu przechowywał te fundusze przekazywane im przez użytkowników. Także to jest do poprawy. Natomiast dobra informacja jest taka, że bazując na informacjach podanych na researchbinance.com, taki projekt Bug Bounty jest planowany właśnie na pierwszy kwartał 2020 roku, także postaramy się tutaj zweryfikować to, czy rzeczywiście to zostało uruchomione. Wracając jeszcze do GitHuba, zakładka Insights obrazuje nam właśnie zaangażowanie całego zespołu i to, tak jak wcześniej wspomniałem, to zaangażowanie występuje. Śmiało można powiedzieć, że zespół pracuje nad rozwiązaniem. Dodatkowo mamy tutaj mechanizm Continuous Integration, czyli podgląd do tego, czy kod źródłowy znajdujący się na GitHubie jest poprawnie budowany i te wersje release mogą być spokojnie umieszczane na właśnie środowisku produkcyjnym tworzącym całą sieć nodów, węzłów poszczególnej tej sieci. Jeśli chodzi jeszcze o ciekawe techniczne rozwiązania, to oczywiście mamy tutaj Tendermint bazujący na Cosmos SDK i tak jak wcześniej wspomniałem, jest to biblioteka umożliwiająca implementację osiągania konsensusu zgodnie z BFT, czyli Byzantine Fault Tolerant, bazującym na właśnie metodzie Proof of Stake. Dodatkowo Kawa ma tutaj Medium, też również od dosyć niedawna prowadzone, na którym jest jak na tę chwilę jeden update związany z pracami zespołu programistów. Także jeśli chodzi o projekt Kawa, myślę, że na ten moment z mojej strony to już wszystko. Krótko podsumowując, projekt z branży DeFi, gdzie główna konkurencja MakerDAO w tym momencie jest dużo do przodu. Jeśli chodzi o praktyczne takie zastosowanie biznesowe, to zdecydowanie na plus projektu Kawa są na ten moment 4 wspierane kryptowaluty. W projekcie MakerDAO jest to tylko jedna, czyli Ether. Jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, wydaje mi się, że Kawa powinna być bardziej skalowalna w przyszłości, ponieważ bazuje na innym algorytmie uzyskiwania konsensusu niż projekt MakerDAO. Niemniej jednak MakerDAO jest dużo bardziej dojrzały. Prowadzenie tego projektu chociażby poprzez white paper wygląda na dużo poważniejszy. Także to wszystko. Dziękuję. Serdecznie zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach. Cześć!